I dobra, moi drodzy, kończymy przerwę i jedziemy dalej. Czyli pierwsze lata władzy cesarzowej Dobrawy udane. Ustabilizowała sytuację, dogadała się z braćmi, z niektórymi się zaprzyjaźniła i też dobrze zarządza tu wasalami, czyli na razie jej nic nie zagraża. Tylko właśnie... Tak, ta frakcja jest zbyt słaba, ale gdybyśmy mieli wojnę, powiedzmy, to oczywiście... Tak, wtedy, gdybyśmy ponieśli straty, to wtedy ta frakcja byłaby bardziej skłonna, powiedzmy, do buntu. Wracamy do Przymorza, doskonale. O, nasza poczyni odetchnęła z ulgą, bo jest... Okej, odwiedziliśmy halę bohaterów, którą mamy zbudowaną w sumie w Arkonie, czyli ona powinna... Tak, już znać tą halę doskonale. No ale dobra. Czyli poprawiamy relacje z Włodzimierzem II w tej chwili. Jeżeli z nim poprawimy relację, to powinno być już chyba w miarę ok. Zapłacenie ukupu, ok. Dodatkowych regimentów nie możemy dodać? Chyba nie. Chyba mamy wymaksowane. Wszystko jest wymaksowane. Jak tam technologie? Jestem ciekaw, bo dawno na to nie patrzyliśmy. Zobaczmy też, jak tam wiedza naszej władczyni. Średnio, tak. Od tego zależy oczywiście postęp opracowywania technologii. A zobaczmy, jak to wygląda. O, wskoczyły nam mangonele. Musiałem to przeoczyć. Czyli to nam się samo opracowało, chyba od sąsiadów po prostu przybyło. Czyli nowe, lepsze machiny oblężnicze, ok. I rycerze naszej kultury mogą być, ok. Żołnierz oblężniczy, nowy... Ten nowy perk. To może być użyteczne. My jednak pracujemy cały czas nad pisaniem kronik. To nam wskoczy za 5 lat, wtedy będziemy mogli... W jednej wojnie ubiegać się o wszystkie roszczenia, bardzo użyteczne. Więcej religijnych wasali i tańszy koszt Kazuzueli. Okay. A automatycznie... O, od awarów to przybywa, czyli to wysokie siodło. Ciężka, opancerzona jazda wtedy mogłaby być. Okej, okay, czyli będziemy chcieli wymienić mangonele, tylko pytanie czy teraz, bo... To będzie dość kosztowne, ale chyba tak. Czyli mieliśmy onagery, rozwiązujemy je i formujemy regiment. A, oni nie są stacjonowani. Sformujmy regiment Mangonelli. Odrobinę bardziej kosztowny, ale... Okej, czy chcę go wymaksować od razu? W sumie czemu... Okej, nie stać nas na wymaksowanie nawet. Ale dochody już odrobinę większe, nie tak duże jak za Przybysława I. Ale nie jest źle. Lord Rainbow! Dzięki za przedłużenie suba. 3 miesiące. Wpadłem tylko przekazać, że seria dalej ma zwolenników i proszę się jej przedwcześnie nie kończyć, ale obejrzę wszystko od początku. Okej. Okay. Spoko. Mega! Dzięki także za przedłużenie suba 9 miesięcy. Wielkie dzięki. Okej, okay, czyli to było troszkę kosztowne. Okay. Brak szeryfów w Cydynii, czyli nasz brat nie robi dobrej roboty jako skarbnik. Nowa... Aha, cały czas ta alchemia. I wielki objazd moglibyśmy zrobić. W sumie wielki objazd podatkowy by się kurde przydał. To by się przydało, tak. Więcej złota i O! Dobra robota, Angus! Nasza cesarzowa jest znowu w ciąży. Okej, za chwilę zobaczymy też, czy poprawimy te relacje. Jeżeli pozyskamy tego wasala, to tak, już powinno być naprawdę ok. Ale chwila, frakcja, która chce obniżenia autorytetu korony. Aha, tu mamy tych dwóch wasali.
I nawróciliśmy Saremę. To się spodoba tym religijnym wasalom z kolei. O, to jest problem. Okej, kurde, musimy poprawić relacje z Niklotem, bo on nas nie cierpi. Nie dostajemy dość dużo podatków ze świątyń przez to. W sumie tu nie mamy jakiejś inwestytury, czyli mogę go spokojnie wymienić na kogoś innego. Nie na wyróżnionego rycerza chyba. Okej. Nie mają zbyt dobrych cech. W sumie on może umrzeć niedługo. Poczekamy chyba. Albo spróbujemy tego użyć, żeby poprawić z nim relacje. Oby córka. Tak, jeżeli to będzie syn, to z drugiej strony będzie motywacja, żeby kolejne królestwo podbić. I wtedy to mi się wydaje, że to na 100% byłaby Polska. Tak, kontrolujemy już część ziem w Polsce, tak więc to byłby chyba naturalny cel. Okej, a jak tam nasz synek? Okej, na razie nie ma jeszcze żadnej cechy, dopiero roczek. Okej, czy skutecznie poprawiliśmy relacje z nim? Jest troszkę mniej wściekły, ale to nie wystarcza, żeby go wyjąć z tej frakcji. Okej, przestań to robić na razie i spróbujmy poprawić relacje z tym kapłanem, bo... Okej, mamy duże szanse na sukces. Nasze dochody wtedy wzrosną, a zbieramy w sumie na... Okej, Havel odkrył jakieś zapisy, w myśl których Jarosław mógłby nam płacić więcej. Musiałby nam płacić więcej podatków niż normalnie. Okej, to jest dobre pytanie. Ja chciałbym tak naprawdę... Jeżeli to możliwe... Nie wiem, czy to jest możliwe, ale... Ja bym chciał pozbyć się tego, bo on sobie gwarantuje miejsce w Radzie, co jest strasznie upierdliwe. Czyli pytanie, czy ja mógłbym, jeżeli podwyższę podatki, obniżyć podatki i w zamian zrobić to. A, można tak zrobić, okej. Czyli można wymieniać jedno za drugie. Okej. Dobra, zrobimy tak. Bo wyższe podatki psują też opinię, a my tego oczywiście nie chcemy. Okej, czyli wykorzystajmy ten kruczek prawny. Ale tylko po to, nie żeby nam płacił te wyższe podatki, bo to popsuje relacje. Tylko obniżymy z powrotem podatki, przywrócimy na ten poziom i wyłączymy to. Czyli nie będą już sobie książęta Polan gwarantować miejsca. Druga opcja da mi haka. A, to na to samo by wyszło chyba. A, to by wyszło na to samo chyba. Czy w przypadku ataku Świętego Imperium Rzymskiego dałbym radę się obronić? Trudno powiedzieć, jest dużo, dużo potężniejsze. I technologicznie też bardziej zaawansowane. Nie wiem. Ciężko by było. Okej, dobra. Czyli zbieram chyba na wielki objazd tak naprawdę. Normandia zakończyła asymilację. Okej. Czyli to tak, troszkę taki historyczny event. Okej. A, jest normańska kultura, okej. Havel II przybywa złożyć nam hołd z darami, przyjmijmy go. Świetnie, klęka przed cesarzową i przynosi trybut. A ten młody Stanisław się chyba tutaj obroni. Okej. Zaproszenie na kolejne polowanie od Bolesława II. Okej, nasza babczyni jest w ciąży, ale możemy chyba ruszyć. Chyba, kurde, chyba urodzi gdzieś tam po drodze, ale no, dobra. Musimy mieć dobre relacje z wasalami. Kurde, czemu to tak niebezpiecznie? A, bo wojna była w sumie, okej. Nasza łaczyni jest tchórzliwa, tak więc wynajmiemy leśnego przewodnika. Jest tchórzliwa, czyli wyjmiemy leśnego przewodnika i zmodyfikujemy tą trasę.
tak żeby nie maszerować przez tereny Księstwa Pomorskiego, gdzie dopiero co skończyła się wojna, czyli... Weźmy tak, drogą morską. Przez Koszalin. Okej, okay, ruszamy na polowanie. Znaczy, tylko przyglądać się polowaniu, niestety. Na Mazowszu zmiana władzy. Albo tu, u Wiślan. O, chwila, bo tu mieliśmy ciekawą sytuację. Przypominam, że najstarsza córka Przybysława II, czyli jego główna następczyni, poślubiła. O, czyli została obalona. Właśnie zobaczmy u Przybysława, czy syn, czy ma syna. Nie, nic mu się nie urodziło chyba nowego. Nie, nie ma. Ma kurde kilkanaście córek. O, Rycheza ma już nowego męża. I pije. A okej, okay, jej syn jest hrabią Sącza. O, to ciekawe, czyli to technicznie być może to wejdzie do naszego królestwa w sumie. Bo Rycheza też jest pierwsza w kolejce do tytułu księstwa Peruni albo Prus. Peruni. Prusy odziedziczy Vera. Imponujący mężczyzna staje na szlaku, gdzieś tutaj na południe od, na północ od Szczytna i wyzywa wszystkich na pojedynek. Okej, nasza władczyni jest tchórzem, czyli na pewno nie będzie walczyć z nim. Moglibyśmy jednak wysłać naszego wyróżnionego rycerza, to był Tarcza Imperium. O, to mi się podoba, że na tunicy herbowej ma ten herb. Który zrobiłem. To jest chyba Tarcza Imperium. Tak. Giselher, tarcza... Sorry, tarcza cesarzowej. Niech osłoni cesarzową. Tak, niech stoczy z nim pojedynek. I zwyciężył. Giselher zwyciężył, dzięki czemu jego chwała rośnie. Czyli będzie dawał coraz większe, coraz potężniejsze bonusy. Czyli bardzo dobrze. W sumie też tak, to trochę jest mikro z tym, ale chcemy też chyba następców dla... Tak, chcemy następców dla wyróżnionych rycerzy. A, okej, okay, on ma sukcesora. Champion dziewany. Nie ma sukcesora, a tego mogę użyć tylko raz, okej. Okay. Okej, okay. Umiera nasz seneszal. Na razie nowego nie mianuje, nie ma takiej potrzeby, bo... O kurde, właśnie, okej, okay, musimy mianować kilka nowych stanowisk. Okej, okay. Dama dworu. Dwie damy dworu moglibyśmy mianować. Co redukuje stres, pomyślimy nad tym. Na razie chyba nie potrzebujemy. Ale, nie mamy antykwariusza. Giselher Tarcza Imperium byłby najlepszy. Okej, okay, potrzebujemy niani. I ona będzie dobra w tym. Wow. Religia Zaididów, czyli przypominam, dość egzotyczna sekta perskich muzułmanów i kultura smercji. Ciekawy miks, dobra, będzie się opiekowała dziećmi. I chcemy też dworskiego nauczyciela, to wszystko kosztuje niestety, ale warto chyba. Okej, okay, ten Antoninu. Niech będzie dworskim nauczycielem. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o stanowisko, bo... Tak, mamy tu kilka kolejnych użytecznych stanowisk, ale... To wszystko kosztuje, czyli bez przesady. Okej, okay, docieramy na polowanie. Będą polować na co? A, to będzie... Z sokołami, czyli tu chyba nasza władczyni może wziąć udział w polowaniu. Okej, okay, ten hrabia wysyła nam jakiś poemat. Okej, okay, obojętnie. Kolejny syn! Okej. Okay. Budivoj.
Czyli będziemy musieli podbić, zdobyć dla niego królestwo. Okej, okay, zobaczymy, mamy drugiego syna. Który sepleni. Który będzie seplenił. Nie odziedziczył inteligencji ani siły, niestety. I zobaczmy, jak wygląda w tej chwili sukcesja. Budiwoj otrzyma Warnabię i Wołogosz. Okej, okay, to nawet nie jest źle, ale tak idealnie byśmy nie chcieli. Tak, idealnie byśmy chcieli, żeby domena pozostawała w rękach cesarza. Przyszłych cesarzy bezpośrednio. Badegarda powinna być nasza królowa. W sumie ma przyjaciela tego. Sigberta von Plauena, który jest czempionem dziewanny. W sumie tak, okej, okay, jest tchórzem, czyli i to jest jej przyjaciel, czyli jeżeli jest dostępny na to stanowisko, to go damy. Tylko właśnie pytanie, czy osobisty czempion? Nie, osobisty czempion to budzi terror. To jest coś jak góra z Gry o Tron. My chcemy gwardzistę, tak żeby chronił nas przed spiskami. I nasz przyjaciel Sigbert von Plauen będzie tym gwardzistą. Okej, okay, ta zakładniczka wraca od cesarza. Okej, okay, polujemy tutaj przy pomocy sokołów. Samurai! Dzięki za przedłużenie słowa, pół roku. Wielkie dzięki. Jeżeli wnuk Przybysława jest księciem Słupska, to może nam złoży hołd. Nie ma księstwa Słupska w tej grze. Okej, okay, na zające będziemy polować. Zobaczmy. Nie, nic tu się nie urodziło, czyli tu jest bez zmian. Wiedza naszego medyka wzrosła doskonale. Okej, okay, zwierzyna wypatrzona, więc wysłać ptaki. Jest nowy sukcesor. Blues ze Słupska, okej. Okay. Czy to jest sukcesor dla wybrańca Peruna? Okej, okay. Świetnie. Czy mogę od razu poszukać sukcesora dla czempiona dziewanny? Nie, to raz na kilka lat, okej. Okay. Za dwa lata. Sącza, a. Tylko on jest wasalem księcia Wiślan, czyli nie może bezpośrednio składać hołdu. Spiralnem, dzięki także za przedłużenie słowa 15 miesięcy. Wielkie dzięki. Tak, on nam bezpośrednio nie może złożyć hołdu. Gdyby był księciem Wiślan, to być może wtedy... tak. Okej, okay. Sokół naszej władczyni niestety nie jest w stanie upolować zająca. I zwierzyna w końcu zniknęła niestety. Okej, okay. Czyli polowanie nieudane. Trudno się mówi. Okej, okay. Czyli to tyle, jeżeli chodzi o polowanie. Więc wracamy. I zbieramy cały czas na ten wielki objazd. To będzie koszt kilkuset, nie? Tak jak wtedy. Z tego co pamiętam. Okej, okay, czyli wracając do naszej stolicy, na wyspie Ranie. Tak, mijamy tutaj wiele okrętów handlowych, bo jako połabianie. Tak, słyniemy tutaj z tego, że jesteśmy tymi morskimi kupcami. Już nie jesteśmy chąśnikami. O, i... Okej, okay, czyli cumują tutaj do jednego z tych kupieckich okrętów i jeden z kupców miał ciekawy przedmiot, który zainteresował naszą cesarzową. Połapski miecz. O, chcę ten miecz dla siebie. Okej, okay, to chyba jest gor... Okej, okay, chyba nie jest lepszy niż topór
Jaromara. Cudowny topór bojowy. Tak, jest gorszy. Czyli możemy go kupić za złoto, którego nie mamy. Możemy ukraść go. Bo czy nie jest tchórzem, czyli nie. Okej, nie stać nas, nie będziemy wydawać. Wracamy doskonale, czyli troszkę redukuje się stres. Zmarła ze starości nasza niania. Chcemy nianie na pewno. Okej. Chyba nie mam odpowiedniej ten dodatki. Okej, to jest upierdliwe, że tu nie ma tej decyzji zaprosić jakieś dworzanki. Tak, to było w CK2. Dobra. Jak relacje z głową kościoła? A, dobre pytanie. Nie są dobre te relacje. Chyba wymienimy go. Czy z Giselhera zrobić kapłana? Tarcza Imperium i antykwariusz. W sumie ma niezłą wiedzę. Tylko nie wiem, czy on będzie mógł łączyć te stanowiska. Tu troszkę się tego obawiam. Już, tak, też nie zwróciłem uwagi, czy to raz nie przeleciało. A okej, wiem, kto byłby dobrym... Okej, on stał się mędrcem. Czy się nawróci na moją religię? Nie. A może tak, może nie. Okej, nawrócił się. Mógłbym go dać na to stanowisko, tylko to... Tak, to jest nie roleplayowe, troszkę sztuczne, że dopiero co się nawrócił i robimy z niego naczelnego kapłana. Dobra, ten Niklot w każdej chwili powinien umrzeć. Ma już, kurde, 67 lat, jest zniedołężniały. To więc chyba poczekamy. Jest Serge Wetners? A, jest, okej, dobra, dawaj. Okej, ta Liubawa tutaj przybywa. Okej, w sumie on, to jest nasza krewniaczka, ona nawet może mogłaby być... Nie. Okej, czyli mamy tu Ksenię, Halinę i... Ksenię i Halinę. Okej, niewiele wiemy na ich temat. Okej, Halina jest tańsza. Weźmy doświadczoną Ksenię. Troszkę drogie. Okej, musimy zrobić ten objazd podatkowy na bank. A, dobra wiedza. Czysto teoretycznie. Czy mogę poprosić go? Nie, oczywiście, że nie. Nie mamy pobożności też. O, bardzo mało pobożności generujemy. Tak, to dlatego, że nasza łaczyni jest umiarkowana i arbitrarna. Czyli ma dwa grzechy, nie ma żadnej cnoty. Czyli religijne postacie... O, i to też negatywnie wpływa na opinię... religijnych postaci. A, nasza łaczyni znowu jest w ciąży. O kurde, czy będzie syn? Może córka? Dla odmiany. Cień sławy Zmierzch. Okej, mój ojciec Imperium Przybysław zmarł ze starości już dość dawno. Jednak płomień jego życia wciąż świeci. Okej, czyli pytanie, nasza władczyni, czy dorówna osiągnięciom swego ojca, twórcy Imperium Przymorza? Okej, czyli możemy zamiast tego... Okej, świat będzie pamiętał, że Przybysław był moim ojcem.
Albo trudno się mówi, zawsze będę jego córką. Czyli tu mamy wybór albo mniej stresu, albo mniej... Albo... Tak, albo mniej stresu, albo więcej prestiżu. Wydaje mi się, że nasza zobaczyni będzie odrobinę ambitna. Weźmy opcję numer jeden. Czyli więcej stresu, ale mniej... Ale więcej też prestiżu. O! Okej, mamy nowego... Okej, zmarł jeden z naszych rycerzy, czyli mamy nowego wyróżnionego rycerza. Wybrańca Peruna, czyli tego Blusa ze Słupska. Okej, czyli poziom chwały wciąż dość wysoki, co jest dobre. I on ma inną cechę, czyli troszkę zmienił to. Jest dzielny, podobnie jak poprzedni wybraniec Peruna, ale jest politykierem. Co robi politykier? Poprawia relacje z tymi ogarami chwały, co jest dobre. Większe obrażenia w armii, w której jest. O, i ogólnie poprawia relacje z innymi wasalami. Dworskimi mniejszościami. On może być użyteczny. I na tym poziomie chwały już daje nam te bonusy, czyli... spoko. Nowy perk, weźmy to. Przygotowywany, by rządzić. Nasze dzieci będą bardziej uzdolnione dzięki temu. Okej, na razie żadnych nowych cech nie ma. Społeczna manipulacja. Okej, nasza zobaczyni zauważyła, że jej brat, najstarszy brat Przybysław, jest coraz bardziej śmiały. I coraz bardziej otwarcie kwestionuje autorytet naszej cesarzowej. Okej, czyli możemy go zignorować i podkraść mu jego pomysły. Okej, możemy nim pogardzić tutaj, tak żeby mu dać do myślenia. Okej, możemy jego wybór garderoby skomentować, albo powiedzieć, jak śmiesz kwestionować cesarzową. Wydaje mi się, że nasza władczyni... Tak, bezpośredniej konfrontacji nie chcę, ale też tego nie zignoruję. Czyli zacznijmy go tu... Jest arbitralna też. Czyli weźmy tą opcję. Pogorszymy z nim relację niestety. Ale mamy na niego haka. Czyli ciągłe komentarze na temat tego Przybysława. Tak, jaki on leniwy. Nie może syna spłodzić, a tyle próbował. To podziałało w końcu. I inni dworzanie także zaczęli troszkę tutaj tak pod nosem się śmiać na jego temat. Okej. Czyli mamy sukces. Ma syna? Nie. Podmienić artefakty? Ale jak podmienić? O nie! Nasz syn ma zapalenie płuc. Jakuż? Najstarszy. Czyli pytanie, czy ryzykujemy tutaj jakieś groźniejsze kuracje? Nie, bo nasza władczyni jest tchórzem. Czyli nakazuje naszemu medykowi Kotianowi, aby był ostrożny. Nieudana kuracja. I nasz syn będzie ranny. Będzie ranny? Tak, pogorszenie symptomów. Czyli to nie jest dobre. To była nieudana kuracja. Dwuletni syn może nie przeżyć. Mamy dużo intryg, ale nie ma żadnego uzasadnienia, żeby używać intryg. Sytuacja jest opanowana. Mamy wasali w szachu. Po co używać intryg? Okej, nowy syn przychodzi na świat. Henry? Nie, to nie jest połapskie imię. Drosuk? Muszę połapskie jakieś. Tak, nie chcę... tak, pochodzącego... z łaciny, powiedzmy, imienia. Nie będzie Jaromar. Dawno nie było Jaromara. Okej, mój synek Jakusz jest bardzo ciekawski. Ciągle zasypuje naszą
cesarzową pytaniami, pomimo tego, że jest bardzo, bardzo chory. Czyli będzie ciekawski ten trzylatek. Na przykład, żeby zamontować Niemcy, ale 90% intryg w tej grze tak nie działa. Intrygi funkcjonują tak, że spiskuje się wewnątrz królestwa przeciwko, znaczy innym wasalom albo razem z wasalami i przeciwko feudalnemu panowi. Intrygi to jest w tej grze głównie mechanika do używania wewnątrz. Tak, to są intrygi głównie wewnętrzne. Żeby robić jakieś na zewnątrz intrygi, trzeba pójść w drzewko specjalne. Tak naprawdę. O, patrzcie, jak się okazuje, nasza władczyni w dzieciństwie się podkochiwała w tym Włodzimierzu II. Załabia. Jest teraz już mężczyzną. Okej, i nie mogę przestać o nim myśleć. Być może powinnam wyznać mu swe uczucia. A, mogą stać się kochankami. Okej, to jest dobre pytanie, czy nasza władczyni by tego chciała. Jest arbitrarna, czyli tu więzy małżeńskie tak średnio ją interesują. Ale jest też, ale jest też tchórzem. Wydaje mi się, że jest tchórzem i nie będzie chciała tak, mieć romansu i się ukrywać i tak dalej. Tak, będzie przerażona, że to może wyjść na jaw. Weźmy opcję numer 2. On jest... ma serbo-łużycką kulturę. Dobra, skomplementujmy go tutaj. Moja ostatnia szansa. Liubawa. Która ma roszczenia do Królestwa Mołdawii. Okej, moglibyśmy ją osadzić tam jako... ale nie, to jest za daleko, zbyt ryzykowne. Czyli ona opuszcza nasz dwór i będzie szukała nowego sponsora. Jelenka, okej, to była zakładniczka od cesarza. Dobra, czyli niech nas opuści. Dobra, jak tam ten syn? Ciągle chory. O, Jaromar jest inteligentny, ten nowonarodzony. Teraz tak, zobaczmy orientacyjnie, czy stać mnie już na ten wielki objazd. A, może warto było, kurde, zrobić romans z Włodzimierzem II. ciągle jest w tej frakcji. Okej, wielki objazd. 700 to będzie gdzieś kosztowało. Czyli zbieramy. Musimy mieć 1000. Tak naprawdę. W ciąży znowu. Znowu w ciąży. Nie możemy przekonać tego kapłana. Ja go chyba wywalę, bo tak, tracimy dość dużo dochodów, cholera. Dajmy na to stanowisko... może tą nianię, Ksenię? Jest, popiera. Doskonale. Czyli będziemy mieli odrobinę większe dochody. 3,6. To robi dość dużą różnicę, to się nazbiera. I wiem, dlaczego nas nie lubił. Tak, nasza władczyni ma dwa grzechy. I żadnej cnoty. Dlatego religijne postaci jej nie lubią. Ale czyli ona będzie w tym lepsza. Doskonale. Teraz tak, nie musimy chyba poprawiać wewnętrznych relacji, zamiast tego nawracajmy kolejną prowincję. Mamy samych katolików, czyli najłatwiej będzie tych muzułmanów w tej prowincji na inflantach przekonać. Tracimy medyka. Nie mamy dobrych kandydatów, trzeba poszukać nowych. Co będzie kosztowało niestety i odsunie w czasie wielki objazd.
Ale to jest... Mamy chorego syna, musimy mieć zdolnego medyka. Nie mam wyboru. Zmienimy fokus? Dobre pytanie. Okej, moglibyśmy. To przypominam, że z racji edukacji nasza władczyni najszybciej nabywa doświadczenia w tych trzech rzeczach, w dyplomacji. Czyli być może jeszcze warto tu zostać przez jakiś czas. Nowa... nowy majątek? Gdzie jest Parchim? Ha! Okej, jak to się zbudowało? Nie narzekam ogólnie. No dobra. Medyk. Okej, zobaczmy, mamy kolejne egzotyczne postaci. Ada Ugo. Okej. Wierzenia Orisa, kultura Igbo. Kurde, skąd oni się wzięli tu na Bałtyku w XII wieku? Okej, czyli ona jest całkiem niezła. 230 będzie kosztowała. Mamy też Maidę. Tulunidzi. Okej, to jest Azja Centralna. Jest Beduinem... judaistką. Okej, ona nie ma zbyt dobrej cechy. I mamy także Alet. Bierzemy tą najdroższą, Adaugo. Tak, musimy wyleczyć syna. Okej, Wedunia Ksenia, ta nasza niania, która jest też naczelną kapłanką, wchodzi do naszych hal. A, zbudowaliśmy świątynię w Parchimie. Możliwe, że to z eventu nawet dostaliśmy, ale dobra. Ufundowana świątynia, to się spodoba tym religijnym postaciom, czyli... powinno być okej. Dobra, czyli mamy medyka. Miejmy nadzieję, że syn wróci do zdrowia. Okej, cały czas jest chory. Zostawmy... zmień specjalizację. Tak, już chyba nie potrzeba płodności, jeżeli mamy trzech synów. Tak, to jest dobra sugestia. Ha, ale kurde, może zmienimy drzewko jednak. Zobaczmy, czy mamy tu coś ciekawego. Lepsza opinia bliskiej rodziny. Lepsze się zaprzyjaźnienie. Nauka języka. Tańsze tworzenie tytułów. Pójdziemy odrobinę w zarządzanie. Bo potrzebujemy funduszy po prostu. Potem, tak, za kilka lat znowu zmienimy drzewko na coś innego. Ale w tej chwili potrzebujemy funduszy. Czyli bierzemy to. Tylko przełączenie się z tego na to sprawi, że nasza dyplomacja spadnie o 2. Co może mieć negatywne konsekwencje, ale zaryzykujemy. Tak, wydaje mi się, że nasza władczyni uznała, że sytuacja już jest troszkę opanowana. Wciąż są frakcje, ale słabe. Czyli chyba może skupić się na czymś innym w tej chwili. Już odrobinę opanowała sytuację. Przypominam, że też jest kara w tej grze za krótkie rządy. Czyli im dłużej postać jest na tronie, tym lepsze relacje z wasalami. Czyli im dalej od momentu wstąpienia na tron, tym bezpieczniejsza, silniejsza pozycja. Zbieraj prestiż na kobiety wojowniczki. O, czwarty syn, Jędrzej, okej. Bystry też, okej. Kurde, czterech synów, okej, to komplikuje sprawę. Niestety. Czyli każdy dostanie po jednej prowincji. Okej, to nie jest fatalne, to nie jest całkowicie równy podział. Czyli najstarszy Jakusz... Okej, będzie miał tylko dwie prowincje, Veligrad i Rana. To jest bardzo mała domena. A przypominam, że z naszej domeny dostajemy większość naszych dochodów. I one nie są zależne od relacji z wasalami. Czyli tak, pozycja nowego cesarza będzie chyba dużo słabsza niestety. Chyba, że... No zobaczymy.
Okej, okay, ta władczyni chce wymieniać korespondencję i moglibyśmy nauczyć się języka nordyckiego. Ona się uczy lechickiego. Lechityckiego? Okej, okay, nie chcemy przyjaźni chyba. Albo dobra, weźmy tą opcję numer jeden. A, nie musimy już poprawiać tych relacji tutaj. To możemy anulować. On wciąż jest moim wasalem i kontroluje jedną ze świątyń, ale to nie szkodzi. Okej, okay, ładnie dochody. Okej, okay, 30 plus 30, to jest całkiem niezłe. Zniszczyła nam się złota róża. Okej, okay, jeden z artefaktów. Zobaczmy, jak artefakty wyglądają. To może się popsuć niedługo. Ale właśnie zobaczmy, być może warto wymienić niektóre artefakty. To daje lekki bonus do zdrowia, ten ręcznik. Nasza władczyni jest tchórzliwa, ale w sumie nie jest paranoiczna. Używajmy zamiast tego klejnotu. Aha, okej. Okay. Dobra, niech zostanie tak, jak jest. Mniejsza z tym. Okej, mamy dworski event. Znowu moglibyśmy wykupić te tajne przejścia, ale zrobiliśmy to już. Okej, nie będę znowu wydawał tak dużej sumy. Też pytanie co do dworskich artefaktów. Czy... Chyba nie... Okej, nie mam chyba nadwyżki, chyba dosłownie wszystkiego używamy. A nie, mam. Pytanie, czy chcemy wymienić jakieś artefakty. Chyba nie. Te dwa dają odrobinę pobożności. Być może tak, te książki. Okej. Okay. Tu moglibyśmy skupić się na czymś innym. Okej, okay, tak. Okay. Mogłem wcześniej to zrobić. Czyli gdyby ta książka była tu postawiona, to byśmy szybciej nabywali doświadczenie dyplomatyczne. Stoi tu w tej chwili to, czyli to jest doświadczenie zarządzania. A na tym się w tej chwili skupiamy. Czyli niech zostanie ta książka. Ale potem być może to wymienimy. Na razie niech zostanie tak, jak jest. Ej, chwila. Mamy rycerza Karła? Co to jest za rycerz? Co ja mogę zobaczyć tu? A, to ten. O, jest! Antoninu! Z Sycylii. Karzeł. Eunuch. Wow. A, to jest ten nasz nauczyciel dworski. Okej. Okay. Okej, okay, też patrzę, czy są jakieś tutaj prywatne wojny zewnętrzne. Chociaż nie, jak jest absolutny poziom autorytetu, to chyba nie mogą wasale prowadzić wojen. Jedynie jeżeli użyją haka, okej. Okay. Skorumpowany poborca podatkowy, Wołogoszczy. Okej, okay, co możemy zrobić? Zbadać sprawy dyskretnie. Okej, okay, to możemy zaryzykować, będziemy mieli gorsze dochody. O, możemy dokonać egzekucji tych poborców podatkowych. Nasza władczyni nie jest okrutna. Weźmy opcję numer jeden. Spróbujmy dyskretnie to zbadać. I świetnie, mamy okej, nowych poborców podatkowych, na których możemy polegać. Doskonale. Zwołajmy też dwór. O! I wzrasta wiedza tutaj i inne cechy naszych synów. Bo mieliśmy tak, wybraliśmy tą cechę. Kurde, cały czas chory. Okej, okay, zwołać dwór. Kogo my tu mamy? Moja pani, to jest niedopuszczalne, mówi hrabia Patryk z Alborga. Ciało mojego kuzyna, niedawno zmarłego księcia Włodzimierza. O, zmarł Włodzimierz II z Załabia. Zamordowany przez Hawla II śmierdzącego.
księcia lutyków. Wow, okej, tego nie wiedziałem. Czyli to jest ten, w którym nasza władczyni się podkochiwała i... Był w tych frakcjach. O, i okej, i twierdzi, że ciało Włodzimierza II zostało zbezczyszczone przez naszego medyka. Naszą medyczkę, Adaugo. Okej, czyli sekcję zwłok zrobiła na nim, Adaugo, i to się nie spodobało hrabiemu. Co powinniśmy zrobić? Aresztować Adaugo. Możemy bronić Adaugo. Możemy zapytać, kto mówi prawdę. Ale nasza władczyni jest arbitralna, czyli podejmie własną decyzję tak naprawdę. To jest wasal naszego wasala, naszego wasala. Czyli nie musimy się przejmować tym hrabią Patrykiem. Bierzemy opcję numer 4. Nasza władczyni jest arbitralna. Okej. Okay. Okej, okay, nasz najstarszy brat, Przybysław II. Bez syna. Przydomek? Okej, okay, co on chce? Okej, okay, twierdzi, że niektórzy z moich rycerzy prowadzeni przez księcia Jarosława, z księcia Polan, podróżowali przez Prusy, przez Pomezanie konkretnie, którą złupili. Okej, czyli złupili jakieś wioski w Pomezanii. Nasi rycerze. Okej, czy to jest niedopuszczalne? Co nasza władczyni powinna zrobić? Okej, moi wojownicy maszerują, aby bronić nas wszystkich. Nie narzekaj. No faktycznie, czyli będzie złupiona Pomezania, dość paskudnie. Nasza władczyni jest arbitralna. Moglibyśmy zaoferować rekompensatę albo kazać Jarosławowi zapłacić rekompensatę, ale nie. Jarosław jest, ma bardzo silną pozycję, jest mistrzem szpiegów, potężnym wasalem. Bierzemy opcję numer 1. Niestety urazimy tutaj dość mocno Przybysława. Książę Havel, który zamordował tego księcia Załabia. Moja pani, zagrożenie przez święte Imperium Rzymskie jest coraz większe. Kaiser Werner tak czyha tuż przy granicy i pewnego dnia bramy Braniboru mogą być zdobyte. Musisz pomóc mi ufortyfikować moje ziemię. Żołnierze lutyków i fortyfikacje są jedynym, co stoi między przymorzem a ruiną. To jest nawet dobra sugestia w sumie. Moglibyśmy z niego zrobić marchię, dzięki czemu byłby potężniejszy, ale płaciłby dużo mniej podatków. To być może nawet miałoby sens, ale możemy zapłacić za fortyfikację. Tylko w jednej prowincji, okej. Tylko w jednej prowincji jednak by to wzrosło. Możemy zamiast tego ranę ufortyfikować. Dobry bonus na 15 lat. Tylko troszkę kosztowny. Okej, okay, jeżeli weźmiemy tą opcję, to będzie chyba najlepszy ruch, bo wtedy poprawimy relacje z innymi wasalami. Czyli weźmy opcję numer 4, ale to się nie spodobało Hawlowi. Zbroja. Zbroja łuskowa. Mamy kluczugę, która jest całkiem niezła. Zobaczmy, co mamy tutaj. Marcelina, nowa księżna Załabia. Okej, okay, jest dzieckiem, czyli będziemy mieli spokój, jeżeli chodzi o tego wasala. Tak więc spoko. Sytuacja zabezpieczona. Czyli nazbierać złota, ruszyć na objazd, żeby nazbierać jeszcze więcej złota i wtedy chyba tutaj ruszamy podbijać te tereny. Jaromar. Lew. O, patrzcie. Przewidziałem to. Dostał przydomek lew. Czyli Wicław dostał przydomek wilki, dlatego zrobiłem Litwie głowę wilka z koroną, a tu dałem lwa z toporem i faktycznie dostał przydomek lew.
Okej, przybywa złożyć nam hołd, to jest nasz brat i przyjaciel oczywiście, to więc go przyjmijmy. Kiedy w końcu go usuniemy z mistrza szpiegów? Chyba nie mogę, znaczy nie chcę, bo to jest jeden z potężniejszych wasali. Tak więc nie będę usuwał tego Jarosława II z tego stanowiska. Okej, 30 to jest dużo, to jest prawie tyle co zarządów Przybysława. Okej, czyli teraz będzie tylko lepiej. Też, jeżeli to możliwe, zainwestujemy w nowe budynki. Moja pani, czy wiesz, jak ciebie nazywają? Nasza Wydunia Ksenia opowiada naszej cesarzowej. Nazywają ciebie cesarzową Dobrawą Okrutną. Okej, nie wiem, dlaczego ten przydomek. Co nasza władczyni takiego okrutnego zrobiła? Ale ma przydomek okrutną. Okej, nie wiem, dlaczego. To dziwne. Nic okrutnego chyba nie zrobiła na razie. Okej, czyli ta pamięć o Przybysławie powoli zanika. Nasza władczyni cały czas może myśleć o tym. Albo może się pogodzić i zawsze żyć w cieniu Przybysława. Weźmy bardziej ambitną opcję numer 1. W sumie nie mamy problemu ze stresem. Okej, to mi się podoba. Okej, mamy coraz więcej funduszy. I mamy też nowego perka. Weźmy to. To się najlepiej przełoży na dochody. Będziemy tych dochodów generować odrobinę więcej. Pozwoliła na to splądrowanie. A, może dlatego. Że pozwoliła na splądrowanie, faktycznie. Okej, chyba możemy zaplanować wielki objazd. Chociaż to może zrobimy na kolejnym streamie. Tak, też pytanie co do ataku na Polskę, jak to rozegrać. Czyli kontrolujemy... Zobacz, żeby się ogłosić królem Polski, co musielibyśmy zrobić? Też teoretycznie moglibyśmy księstwa, które podbijemy tutaj. Mamy Mazowsze, księstwo Wiślan, księstwo Polan. Moglibyśmy te rzeczy podbić i każdy z synów mógłby to otrzymać. Dzięki czemu domena powinna być zachowana. Chyba. Okej, czysto teoretycznie, ile potrzebujemy, żeby ogłosić się królem Polski? 16 prowincji, mamy 7. Okej, czyli dość dużo podbijania byłoby przed nami. Boczna linia, utworzona przez naszego brata, króla Wicława. Ród Rani Krewo. Okej. Nowa boczna linia, okej. Czyli coraz więcej tych ranów. Właśnie zobaczmy, ilu jest ranów. 129 żyjących członków, czyli dość dużo. O, wow, dobre cechy. Wow, warto było to wziąć. Czyli ładnie przygotowywani tutaj do rządu. Trzeba będzie zacząć pomyśleć o wychowaniu niebawem. Kurde, on już 3 lata choruje. Okej. Ale chyba nic nie mogę zrobić. Okej, trzeba zacząć już wychowanie. Kto powinien wychować naszego syna Jakusza? Głównego następcę na tą chwilę. Czyli jest ciekawski. A, kierunek edukacji. Jest już wybrany, okej, automatycznie jako dyplomacja. A, kolejny dyplomata. Weźmy dla odmiany wiedzę.
I kto powinien go nauczać? Ktoś z dobrą wiedzą, ale nie mamy nikogo rewelacyjnego niestety. A Daugo? Weźmy to. W sumie on jest chory, czyli można powiedzieć, że spędza dużo czasu z tą naszą medyczką. Czyli to nawet ma sens. To nawet by miało sens. Na razie niech ona go wychowuje. Może w przyszłości monarchia elekcyjna? To daleko przed nami, bo nie mamy technologii. Na razie innych systemów żadnych nie ma do wyboru. Kolejna boczna linia. Utworzona Jastrzębiec. Dom Jastrzębiec rodu Ranów. Utworzona przez Derwana. Okej. Okay. Derwana Groźnego. No, ciekawie, tak, ciekawie się to nowe to rozwija. Jeżeli tak ci przeszkadza nadmiar synów, to arbitrarna władczyni mogłaby wyliczyć, tak, to prawda. A dobra, moi drodzy, godzina 21. Tyle na dziś. Okej, okay. Czyli tak, ja się obawiałem, że będą wojny domowe i tak dalej, ale Dobrawa Okrutna dobrze sobie poradziła. Tak, dobrze sobie poradziła, ustabilizowała sytuację, czyli na kolejnym streamie dla tych wszystkich synów trzeba zdobyć nowe ziemie. Tak, nie będziemy dzielić tej małej domeny, tylko Przymorze będzie musiało rosnąć. Dobra, tyle ode mnie. Przypominam, że jutro nie ma streama, czyli zapraszam na kolejnego streama z CK3 pojutrze o 19. Dobra.